Program wczesnego wykrywania raka jajnika i piersi u kobiet oraz raka prostaty u mężczyzn poprzez określenie markerów nowotworowych realizowany jest w Chrzanowskim Szpitalu od kilku lat. Finansuje go Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. W tym roku zdecydowano o rozszerzeniu badań także na hormony związane z pracą tarczycy. Wzrasta nam ilość schorzeń tarczycy ogromnie i praktycznie oznaczenie markeru TSH pozwoli nam na wyłonienie grupy osób, która powinna przebadać dalej tarczycę. Realizacja programów profilaktycznych ruszyła z początkiem kwietnia. Zainteresowanie przeszło oczekiwania rejestrujących. Tylko w jednym dniu zadzwoniło około 300 osób chętnych. Tymczasem na ten rok zaplanowano dla kobiet około 1000 badań, a dla mężczyzn około 600. Korzystający z nich podkreślają, że warto takie programy realizować. No i fajnie, no, że są takie programy. Myśli pan, że mężczyźni raczej nie lubią się badać? Myśli pan, że warto także do nich to kierować? No dlaczego nie? No przecież to, czym wcześniej się coś wykryje, to jest większa szansa przeżyć. Byłam właśnie do pobrania krwi. Pierwszy raz? W zeszłym roku również skorzystałam. Myśli pani, że takie programy są potrzebne? Oczywiście, przecież ludzie chcą się badać wbrew pozorom, ale z tego, co słyszałam od moich koleżanek i ze środowiska, to nie każdy miał szansę się zapisać, bo już zabrakło terminu. Czyli przydałoby się więcej tego typu badań? Tak, tak. Dowiedziałem się w tej chwili, że mężczyzn miało być go 600, natomiast jeśli chodzi o kobiety, 1000. Co to jest 1000 kobiet lub 600 mężczyzn na takie badania? Ale dobrze, że są? Dobrze, że są. No, to świadczy o tym, że służba zdrowia o nas myśli. Szkoda, że tak rzadko, ale myśli. Jak się okazuje, od 2014 roku starostwo zwiększa ilość badań w ramach tych programów. To jednak wciąż za mało. W tym roku zainteresowanie, zwłaszcza wśród pań, było tak ogromne, że po pierwszych kilku dniach musiano wstrzymać zapisy. Nie oznacza to, że już nie ma szansy, by się do programu dostać, ponieważ zawsze jest grupa osób, która po zapisaniu się nie korzysta z badań. Jeśli jednak już się na takie badania wybieramy, to warto się do nich przygotować. Markery i TSH tarczycy określane są na podstawie próbki krwi, którą rano oddaje pacjent. Ważne, żeby pacjent był wypoczęty po przespanej nocy. Najlepiej, żeby był naczczo. Co prawda są to markery nowotworowe bądź TSH, które co prawda w spożywaniu posiłków bądź napojów nie wpływa na to. Natomiast takie przygotowanie naczczo jest najlepsze. Wtedy organizm jest taki, jaki powinien być. Choć wśród badanych przeważają panie, to zainteresowanie programem wśród mężczyzn także rośnie. I już w zeszłym roku zgłosiła się tu większa niż wcześniej grupa panów w wieku 40+, chcących się przebadać. To dobrze, że rośnie świadomość o tym, jak ważna jest profilaktyka, podkreśla Joanna Fijołek. Wcześniej wykryte zmiany dają szansę na wyleczenie. Porównując rok 2015 z 2014, okazuje się, że zarówno dla markerów CA125-15, czy dla kobiet, jak i dla mężczyzn w zakresie raka stercza PSA, wzrosła ilość o kilkanaście procent wykrywania wartości nieprawidłowych, czyli poza zakresem wartości referencyjnych, co jeszcze raz potwierdza potrzeby wykonywania tych badań. Negatywny wynik badania nie powinien być od razu powodem do paniki. Na pewno jednak wymaga konsultacji lekarza specjalisty. Warto pamiętać, że na taki pozanormatywny wynik może wpłynąć w przypadku markerów raka piersi i jajnika, na przykład trwająca miesiączka, ciąża czy choroby reumatoidalne. Przy określeniu TSH podniesienie jego wartości może spowodować na przykład zażywanie leków kardiologicznych. Jeśli badania wykonujemy w kolejnych latach, warto porównywać te wyniki. Jeśli zauważymy, że rokrocznie jest to taka tendencja wzrostowa i to znacznie, to jednak trzeba kontrolować, żeby ten następny rok się nie okazało, że jednak ten wynik jest znacznie poza normą. Uczestnicy programu i wielu z tych, którym nie udało się zapisać, podkreślają, że mają nadzieję, iż ilość badań finansowanych przez starostwo będzie z roku na rok wzrastała, tak jak przybywa chętnych, aby się badać.